Mówią, słuchajcie, że ta powieść to połączenie Ojca Chrzestnego, Mario Puzo i filmu Slumdog Millionaire na dokładkę. I wiecie co? Mają rację. Zapraszam Was dzisiaj do mrocznej odsłony New Delhi w głośnej powieści Dipti Kapoor Wiek Zła. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny przedświąteczny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Mafijna rozgrywka rodem z Bollywood, czyli z indyjskiego kina. Opływająca w luksusy, pełna pięknych ludzi i rozpędzonych samochodów i motocykli. A wszystko to okraszone przemocą i komentarzem społecznym na system kastowy w Indiach, ale także pewną filozoficzną ideą. Przed Wami głośna powieść indyjskiej pisarki Dipti Kapoor, Wiek Zła. To wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. Przenosimy się, kochani, do miasta wielkich kontrastów, wielkiej przemocy i wielkiego, niewyobrażalnego bogactwa. Daję również znać, że Wiek Zła dostępny jest w dwóch opcjach okładek. Pierwsza z nich to złoto i ta jest ogólnie dostępna, słuchajcie. Tak właśnie opływa w luksusy i ukazuje właśnie głębię tej powieści. Druga natomiast jest czarna ze złotymi napisami i ta ukazuje właśnie mrok wieku zła. Ajay dorastał w największej możliwej biedzie, pośród najbiedniejszych kast, gdzieś w północnych rejonach Indii. Zostaje sprzedany jako niewolnik, ale ma szczęście i w jakiś sposób zaczyna układać sobie życie. Wreszcie tym pozornie szczęśliwym trafem trafia na służbę do niejakiego Sanego Wadi, pośród najbogatszych ludzi w New Delhi. A ten jest księciem, synem i dziedzicem jednej z najbogatszych rodzin w kraju. Najbogatszych rodzin w New Delhi. Rodziny Wadia. Ajay zostaje ochroniarzem Saniego, jego asystentem, jego kierowcą i płaci za to wysoką cenę. Co bowiem wolno tym bogatym, wpływowym, niebezpiecznym, nie jest przeznaczone dla tych, którzy są biedni, najniżsi, ci, którzy są skażeni pracą, ale przede wszystkim skażeni urodzeniem. Wiek Zła zabiera nas za drzwi skorumpowanej, niebezpiecznej, mafijnej, newdelijskiej rodziny. Ród Wadia jest potężny, oni nie bawią się w niuanse, oni po prostu biorą co swoje i nie swoje też. W odróżnieniu od mafii włoskiej, czy tej włosko-amerykańskiej, to nie są, że tak powiem, ambitne chłopaki z nizin, które od podstaw budują swoje imperium, co to to nie. To są ludzie, którzy już urodzili się pośród tych największych, tych najbardziej wpływowych. Z ustawioną pozycją, z ustawionym majątkiem, z ustawionym planem na życie. Należy pamiętać, że Kapoor przenosi nas do Indii, a tam, słuchajcie, panuje system kastowy. I on mówi niejako wszystko i świadczy o człowieku. Tam urodzenie ma wciąż największe znaczenie. Jeśli urodziłeś się pośród śmieciarzy, to umrzesz jako śmieciarz, twoje dzieci będą śmieciarzami, twoje wnuki, twoje prawnuki i tak w kółko. Jeśli urodziłeś się księciem pośród najwyższej kasty, zawsze będziesz księciem pośród najwyższej kasty. Bogaty i dobrze urodzony może tutaj wszystko i z tego korzysta. To jest świat odwróconej moralności, piętrzącego się złota. Właśnie. To jest świat takich elit, której i ani Europejczycy, ani Amerykanie nie są w stanie sobie wyobrazić. Ten rodzaj kapiącego luksusu bowiem jest przynależny właśnie, no, regionom wschodu. Takie obrazy widujemy jedynie w filmach rodem, nie wiem, z Arabii Saudyjskiej, czy właśnie z Bollywood. No właśnie, kiedy mówimy o filmach, słuchajcie, Wieku Zła się nie czyta. Nie, tę książkę się ogląda. Dipti Kapoor, słuchajcie, stworzyła podstawę pod scenariusz filmowy, pod największe sławy bollywoodzkiego kina właśnie, z Shah Rukh Khanem na czele. Tutaj indyjski przemysł filmowy, czyli właśnie Bollywood, no, mogą stworzyć cuda. Mamy widowiskowe pościgi samochodowe i motocyklowe, mamy wybuchy, mamy bomby, mamy bijatyki. Strzelaniny też mamy. Wreszcie, co w takich produkcjach jest najbardziej znaczące, to mamy również teatralne, przerysowane emocje. Ale Wiek Zła, słuchajcie, to nie jest tylko mafijna rozgrywka. To nie jest tylko zabawa w mafię. To jest także, słuchajcie, metafora na nasz czas, czas, w jakim żyjemy.
a który w hinduizmie nazwany jest erą bogini Kali. Kto zna portret bogini Kali, ten wie, że jest to bogini śmierci, bogini grozy, bogini, jedna z najstraszniejszych w panteonie bogów hinduskich. Era Kali to czas największych konfliktów dręczących ludzkość, to czas przelewu krwi, to czas upadku niewinności i triumfu śmierci. I Kapoor bardzo umiejętnie wykorzystuje właśnie ten koncept jako tło dla swojej narracji. Umieszcza działania i wybory swoich postaci w kosmicznych ramach tego moralnego upadku. Zachłanność, korupcja, materializm postaci odzwierciedlają właśnie wpływ ery Kali. Wszystko to na tę zbiorową świadomość społeczeństwa, bo ten upadek dotyczy nie tylko tych największych elit, ale po prostu człowieka jako takiego. No właśnie, dlatego, że ta powieść przedstawia nie tylko takie indywidualne porażki moralne, że to tak nazwijmy, ale odnosi się do szerszego konceptu ludzkości, do szerszego społecznego i duchowego zastoju. To wszystko, słuchajcie, u Kapoor wybrzmiewa, czasami tak prosto w twarz, fajerwerkami właśnie po bollywoodzku, a czasami tak książkowo, między słowami. I tak, podobno, słuchajcie, Wiek Zła rozpoczyna trylogię, ale przyznam Wam szczerze, że dla mnie ta historia zakończyła się na widowiskowym finale. Finale, który w nadchodzącej ekranizacji, tak, bo już ekranizacja jest, słuchajcie, w produkcji, co mnie wcale nie dziwi. Mam nadzieję, że ten finał właśnie wybrzmi w kinie najbardziej. Dipti Kapoor stworzyła thriller sensacyjny, thriller mafijny, indyjską odpowiedź na Ojca Chrzestnego, w tym współczesnych Indii. Czyta się, słuchajcie, na jednym tchu, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że całość uzupełnia słowniczek pełen właśnie pojęć i słów i kulturowych motywów, które wykorzystuje Kapoor, a które no, ułatwiają, ten słowniczek ułatwia po prostu zrozumienie całości. To takie kompendium na końcu książki, które pozwala, by ta powieść była zrozumiała dla każdego. No właśnie, bo kontekst zrozumie tutaj każdy, a całość w ogóle robi prawdziwe wrażenie, jeżeli chodzi w ogóle o rozmach. No i wgląd w ten świat, którego tak naprawdę zupełnie nie znamy. Wiek Zła, Dipti Kapoor, do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Albatros, a pytanie konkursowe brzmi: z czym lub z kim kojarzą Wam się Indie? Z czym lub z kim kojarzą Wam się Indie? Do wyboru do koloru Wasze skojarzenia wpisujcie je w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca roku, a jak wrócę w nowym roku, to wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Byłam zaskoczona Wiekiem Zła, przyznam Wam szczerze, kiedy czytałam po raz pierwszy Wiek Zła Dipti Kapoor, hinduski, indyjski ojciec chrzestny, odpowiedź na Ojca Chrzestnego, ale współczesna i właśnie rozgrywająca się we współczesnych Indiach. To jest bardzo ważne. Miejsce tutaj no, ma niebagatelne znaczenie, dlatego że Dipti Kapoor tak naprawdę komentuje tutaj właśnie system kastowy w Indiach. To, jak ludzie są traktowani, to jak zwykły człowiek właśnie z najniższej kasty no nie ma szansy, by się odbić i zawsze w pewien sposób odpowiada przed tymi najbogatszymi, tymi, którzy są właśnie postawieni wyżej. Im więcej rzeczy się wybacza, zresztą im po prostu się wybacza, a ludziom z najniższej kasty, no niekoniecznie. Ta powieść rozpoczyna się sceną wypadku. Ta scena jest o tyle przerażająca, że właśnie pokazuje, jak traktuje się no, takie sprawy w Indiach. I no, wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby no, coś takiego miało miejsce naprawdę. Myślę, że my w ogóle tutaj na Zachodzie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania takich kolorowych obrazków z Indii, właśnie przerysowanych jak to w filmach Bollywood. Kolorowe sari, najbogatsi ludzie i wszystko złote, piękne, czyściutkie i takie wymuskane. A ten świat wygląda zupełnie inaczej w rzeczywistości. I to również pokazuje Dipti Kapoor. Przede wszystkim jednak jest to thriller mafijny, tutaj się dzieje, tutaj się rozgrywa, tak jak powiedziałam, moc akcji, wybuchy strzelaniny, pościgi, to wszystko tutaj jest, jest tutaj śmierć, jest tutaj zemsta, jest tutaj zbrodnia, dużo tego jest, jest również świetna bohaterka, która tutaj się z pewnością wybija, a którą myślę, że docenicie.
No i myślę, że Wam w ogóle ta powieść się spodoba, bo ona jest zupełnie inna i jako thriller w ogóle również jest inna właśnie ze względu na miejsce, na ideę, jaką ta powieść prowadzi, czyli właśnie wiek zła, wiek nieprawości, wiek grzechu, wiek zepsucia, wiek bogini. Kali. Czytajcie Wiek Zła. Jestem ciekawa, czy w ogóle jesteście zainteresowani tą książką, czy zainteresował Was i zaintrygował koncept. Możecie o niej poczytać również na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!